Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Szaro buro za oknem znowu zaczęło padać, ale to nic, ja zbieram się i idę do szkoły. To już czas. Powiem wam, idę sobie do tej szkoły. Jest taki deszcz, a te buty to tak nie za bardzo na deszcz, te, które sobie ze Stanów przywiozłam. No, mam nadzieję, że przetrwają. Serdecznie pozdrawiam ciocię, która pochwaliła moje buty. Mam taką ciocię, jak pochwali coś, to się zaraz lada moment psuje. Mam nadzieję, że buty mi się nie rozkleją. Zobaczymy. Powiem wam, idę do tej szkoły. No, mam takie trochę uczucia mieszane. Nie wiem, czego się spodziewać. No, zobaczymy. Zawsze, ja to powiem wam, zawsze jak szłam do szkoły, miałam takie uczucia mieszane w pierwszy dzień. Bo po prostu nie znasz ludzi, nowe towarzystwo i nie wiesz, czego się kompletnie spodziewać. Trzymajcie kciuki, żeby było dobrze. Powiem wam, jak będzie po szkole. Po busu idę w poszukiwania szkoły. Wiem, gdzie mniej więcej to jest, ale to jest zupełnie z innej strony. No, zobaczymy. Puławskiego 3. Będziemy szukać. Idziemy zupełnie inaczej niż zawsze. Tu po prawej stronie jest Szarawil, ale my pójdziemy tam w lewo. No, zobaczymy. Idziemy szukać dzielnie. Wydaje mi się, że to jest ta ulica, chociaż powiem wam, żadnej tabliczki na żadnym, bo tu domki po prawej są, nie ma. To tak łażej szukam, czy to jest ta ulica, żebym się nie sfrajerowała. Nie poszłaby w sensu łazić, szukać. A widzę, że jakaś baba za mną idzie, czyli może być, że też idzie do tej szkoły. Idę na przystanek autobusowy, zwiał mi autobus. Opowiem, jak było w szkole, chyba jak będę w domu, powiem wam, bo nie będziecie słyszeć. Coś się kazało, muszę iść na inny przystanek, bo nie mam autobusu z tego przystanku. Z następnego będę miała, żeby do domu dojechać. Kiepsko. Dzisiejszy dzień jest bardzo intensywny. Jak było w szkole? Całkiem spoko. Ale wydaje mi się, że będzie trochę nauki. Trochę dużo nauki. Więc tak, no, będę siedzieć, będę dziobać. Tak jak mówiłam wcześniej, obawiam się, że będę musiała zmniejszyć ilość filmików, które wrzucam na YouTubie. Może być, że to będzie raz w tygodniu. Może być, że będzie dwa razy w tygodniu, albo trzy razy. Ale obawiam się, że będę musiała to zmienić. Ale na razie nic nie mówię. Zobaczymy w praniu, jak to będzie. Dzisiaj ten vlog taki krótki, no bo tak niestety wyszło. W kolejnym dniu, jak widzicie, dopiero dzisiaj kończę tego vloga. No bo wczoraj po prostu faktycznie nie było czasu. Jeśli chodzi o szkołę, powiem wam, no tak jak już mówiłam wcześniej, będzie dużo nauki. Powiedziałabym nawet bardzo dużo, bo to cała anatomia zwierząt. Krów, koni, świń, psów, kotów, wszystkich zwierząt. Nawet rybki będą, ptaki, no wszystkie zwierzęta takie są, ale wiadomo, jest to kierunek weterynaryjny. Mamy pomagać zwierzętom, więc musimy wiedzieć wszystko na temat tych zwierząt. Całą budowę zwierząt. No będzie trochę nauki. Dzisiaj siadam i rysuję krowę. Z zewnątrz budowę krowy w środku, budowa głowy krowy, budowa serca, nóg, tego typu rzeczy. To muszę narysować, no oczywiście wykuć, mam na to dwa tygodnie, żeby to wykuć, więc siadam zaraz i kuję, ale zanim będę kuła, stwierdziłam, że zrobię szybki test. Pierwszy zacznijmy od tego. Powiem wam, tego smaku u nas nie widziałam. Jak widzieliście, to piszcie gdzie, ale powiem wam szczerze, ja tego smaku u nas nie widziałam, dlatego wzięłam sobie, przywiozłam ze Stanów. Taki zapach nijaki, ale powiem wam, te opakowania się różnią. To nie jest taki u nas taki sztuczny papier, to jest taki jakby normalnie, kurczę, no, ciężko mi jest powiedzieć, taki, no papier. U nas to są takie folia, a to jest normalnie papier, taki jakby po prostu bardziej ekologiczny. No, zaczniemy od oczywiście zielonej kuleczki. Próbujemy. Faktycznie to jest karmel. Rewelacja.
Nawet dla ciekawskich pokażę, jak w środku wygląda. Ale jest bardzo dobre. Myślę, że takie słodycze spokojnie mogę ocenić na 10 punktów. Dlatego oceniam na 10 punktów. Faktycznie wyczuwalny jest ten karmel. Ciągnący się i klejący się do zębów. Dlatego oceniam na 10 punktów. Popiję sobie i testujemy dalej. Kolejna rzecz, którą mam do przetestowania, no to oczywiście co mogłam innego przywieźć ze Stanów. Czekoladę, tylko właśnie taką, w takiej formie. Powiem wam, no tej czekolady nie widziałam w Polsce. Tą czekoladę w ogóle zobaczyć w Polsce to jest faktycznie szczęście. Chyba, że to na tych produktach takich zagranicznych, to tak, ale tak, żeby tak o zobaczyć, rzadkość. Dwie kosteczki. Oczywiście na każdej kostce napis czekolady, standardowo. Cała z tyłu w kropki, a jak smakuje? Powiem wam przyzwoicie, dla mnie ta czekolada smakuje tak, jak czasami mamy słodycze, na przykład, podaję teraz przykład, mikołajki, jajeczka na Wielkanoc, czy króliczki, to taka ta czekolada taka słaba jest. Nie chodzi mi tutaj o firmowe czekolady, tylko te takie podróbki. To dla mnie tak to, no niestety smakuje. Oni, powiem wam, no nie ukrywam, jakościowo mają słabą czekoladę. Jest okej, ale słaba. Ogólnie czekolada. My mamy czekolady dużo, dużo lepsze. Też bardzo dobre są czekolady Cadbury, a Cadbury to chyba to jest angielska firmowa, też powiem wam, nie dam serenki uciąć. Jeśli to miałabym ocenić, faktycznie czuć tą białą czekoladę taką... To nie jest ta biała czekolada, co u nas. Te kuleczki w środku, czy co to było? Ciasteczka, pokuszone ciasteczka z kremem. Też spokojnie, miałabym oceniać, dałabym 6,5. Naprawdę 6,5. Oni czekolady nie mają powalających. Są dobre, taką, żeby sobie coś raz na jakiś czas jeść, ale nie są powalające. Ale ogólnie mogę te dwa produkty polecić, bo są naprawdę okej, więc serdecznie polecam.